Dzisiaj właściwie cała sesja i debata była poświęcona przyszłości Unii Europejskiej, ale sądzę, że większość, znaczna część tej dyskusji była poświęcona bezpośrednio znaczeniu parlamentów narodowych bądź w przyszłości próbie znalezienia ich miejsca w stosunku do Parlamentu Europejskiego i innych instytucji europejskich. Moim zdaniem jest to jedno z kluczowych zagadnień, jeżeli mówimy o przyszłości Unii Europejskiej. Znalezienie recepty na powstrzymanie spadku zaufania do głównych instytucji unijnych. Bo to zaufanie z każdą kadencją maleje. W 79 roku już ponad 63% frekwencja w całej Unii, a w ostatnich wyborach niewiele ponad 40%. O 20% zaufanie, brak zainteresowania obywateli Europejczyków spadło. W Polsce 22%, na Słowacji 13%, w Czechach 19%. To jest czerwone światło, to jest alarm, na który trzeba odpowiedzieć. I w dyskusjach przewijały się różne propozycje. Na pewno one dotyczą także budżetu, ale trzeba chyba uporządkować sprawy dotyczące kompetencji instytucji unijnych i dotyczące rozumienia tych podstawowych kwestii, jak zasada spójności, proporcjonalności, subsydiarności, jak to kolega z Niemiec mówił, czy także uściślić, w oparciu o jakie wartości będziemy budowali przyszłość Unii Europejskiej. To tylko przykładowe elementy dyskusji. Panie marszałku, za panem i przed panem spotkania bilateralne. Z kim prowadzi pan rozmowy i jakie są ich tematy? Więc z kolegami i koleżankami, jeśli tak można powiedzieć, z państw Europy Środkowej, ale także będę rozmawiał z innymi, na przykład z Włoch, Hiszpanii czy Niemiec. Będziemy mówić o kwestiach praktycznych, czyli przyszłych spotkań, ale także będziemy rozmawiać o sprawach, które nas łączą. Na przykład wielkie wydarzenia, które w tym i następnym roku będą odbywały się w Europie Środkowej. Rocznice odzyskania niepodległości, wspólne nasze dzieje. Z Litwą w przyszłym roku będziemy obchodzić 450-lecie Unii Polsko-Litewskiej. Natomiast z innymi koleżankami i koleżankami będziemy chcieli umówić się na rozmowy, już poważne rozmowy merytoryczne dotyczące tych kwestii, o których mówiliśmy dzisiaj, przyszłości Unii Europejskiej.